Żołnierze wyklęci, w ogóle co to znaczy wyklęty? W tradycji polskiej wyklęty, skazany na zapomnienie, wyrzucony. Ci żołnierze mieli być wyrzuceni ze świadomości. Czym takim oni sobie zasłużyli na to wymazanie z pamięci? Walką z nowym okupantem, z okupantem sowieckim. Pamiętajmy, że wielu z nich to są bohaterowie walk z Niemcami czasów II wojny światowej. To są bohaterowie Powstania Warszawskiego, to są bohaterowie walk na Wileńszczyźnie w latach 42-44, innych walki na Lubelszczyźnie, w innych rejonach Polski. Tu nagle zmienia się wróg i oni z bohaterów stają się bandytami. Trzeba pamiętać, że skąd się wzięło w ogóle określenie na żołnierzy walczących, na partyzantów, określenie bandyta. 31 lipca 1942 roku Reichsführer SS Heinrich Himmler wydaje polecenie, żeby we wszystkich meldunkach, we wszystkich komunikatach prasowych żołnierzy walczących z Niemcami na terenach przez nich kontrolowanych określać właśnie bandytami. I można powiedzieć, że Sowieci przejmują tę nazwę. I patrząc, jak to się dzisiaj niektórzy dziennikarze zachowują, pisarze czy inni tak zwani specjaliści, można powiedzieć, wykonują dalej rozkaz Heinricha Himmlera, nazywając bohaterów bandytami. W okresie 44-45 w Polsce następuje zmiana władzy. W Polskę opanowuje Armia Czerwona i na jej bagnetach zostaje wprowadzony ustrój komunistyczny przez małą. I tu wprowadzana jest mała grupka komunistów polskich związanych z Moskwą, związanych z Wandą Wasilewską i związanych w kraju z grupą Polskiej Partii Robotniczej. Dla nich żołnierze niepodległości, żołnierze Armii Krajowej, a tym bardziej żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych są wrogiem, powiedzmy, totalnym. Wrogiem, który będzie walczył o niepodległość Polski, nie pozwoli na komunizowanie polskiego społeczeństwa, a także skomunizowanie całego naszego narodu i wejście w orbitę sowiecką. Wobec akcji Burza, która rozpoczyna się w 1944 roku, która jest elementem wyzwalania kraju i wprowadzania tej administracji normalnej, administracji londyńskiej, wprowadzają Sowieci terror i aresztowania. Po krótkim okresie współpracy nasi żołnierze Armii Krajowej są aresztowani, wywożeni na Syberię lub zmuszani do wstąpienia do Armii Berlinga, tak zwanej Armii Berlinga, bo tak to się mówi. Kiedy te struktury powoli tężeją na ziemiach Polski w 1945 roku, kiedy nasza konspiracja niepodległościowa nie daje za wygraną, kiedy front przesuwa się na tereny już Niemiec, do walki walka rozpoczynają na nowo formacje poakowskie. Formacje poakowskie związane z delegaturą sił zbrojnych, związane później z organizacją Wolność i Niezawisłość. Na Lubelszczyźnie i na Białostoczyźnie te formacje mają wyraźny charakter wojskowy. Tu walczą tacy żołnierze jak Hieronim Dekutowski, Marian Bernaciak, Zdzisław Broński Uskok. Na obszarze Warmii i Mazur działają zgrupowania wileńskie, eksterytorialne w postaci 5. Brygady Wileńskiej majora Łupaszki, majora Szędzielarza, znanego kawalerzysty z okresu działań jeszcze na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej, który naprawdę potrafi zmobilizować swoich żołnierzy do stawienia potężnego oporu przeciwko komunistom. Południe to również Narodowe Siły Zbrojne, gdzie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe walczy ono nawet do 50 roku, kiedy to w sierpniu 1950 roku w Lasach Janowskich ginął żołnierze w dużym starciu. To są żołnierze Adama Kusza-Garbatego.
ostatni nasz partyzan konspiracji niepodległościowej, żołnierz, który się nie poddał, nigdy się nie poddał, wiedział, że gdy dostanie się w łapy komunistyczne, w łapy bezpieki, Urzędu Bezpieczeństwa, zostanie zamordowany, to sierżant Józef Franczak, pseudonim Laluś. 21 października 1963 roku ginie w gigantycznej obławie w miejscowości Majdan Kozic Górnych. To jest niedaleko Lublina. Sam przeciwko 200-osobowej obławie ostrzeliwuje się i ginie z bronią w ręku. Komuniści po zamordowaniu go jeszcze odcięli mu głowę i oddzielili od reszty ciała. Nie wydali go wtedy, w czasach komunistycznych, z jego rodzinie. Dopiero w 2016 nastąpił dochówek, a więc wtedy nastąpiło połączenie jak gdyby ciała. To są nasi bohaterowie, żołnierze, którzy walczą przeciwko tej władzy komunistycznej. Walczą najczęściej z bronią w ręku, chociaż i walczą w strukturach i cywilnych, na przykład organizacji Wolność i Niezawisłość. Walczą w wywiadzie, mamy prasę, mamy szereg informacji. No tutaj rotmistrz Witold Pilecki, o którym wiele wiemy, słynny ochotnik do Auschwitz, który sam siebie wysyła do tej fabryki śmierci, gdzie ucieka z tego obozu, niemieckiego obozu w 1943 roku. Wraca w 1945 roku do Polski, rozwija tutaj konspirację na bazie konspiracji organizacji Niepodległość. Niestety jest aresztowany, wpada w kocioł Urzędu Bezpieczeństwa i jest zamordowany po oczywiście sfingowanym procesie. Jest to żołnierz wyklęty, ale też i żołnierz drugiego korpusu, żołnierz generała Andersa. Tych żołnierzy mamy na całym obszarze bardzo dużo naszego kraju, jak i na obszarze naszych Kresów Wschodnich. Może tak na koniec powiem, że na Kresach, gdzie wchodzi już czysta władza sowiecka, gdzie tereny te są bezpośrednio włączone do Białoruskiej i Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej, dalej walczą żołnierze niezłomni. Żołnierze niezłomni, bo tak powinno się ich nazywać. Żołnierze wyklęci to jest takie troszeczkę może złe nazewnictwo wprowadzone w latach 90. To są żołnierze niezłomni, którzy nie chcą się poddać tej sowietyzacji, tej komunizacji Polski. Tam do 49 roku walczy Anatol Radziwonik Olech. W lasach białoruskich, w lasach wielkich puszcz obszaru tego obecnie na terenie białoruskim walczy i ginie w obławie w rejonie miejscowości Raczkowszczyzna. Przebija się przez dwa pierścienie, na trzecim już nie ma sił do dalszej walki, ale jest to bohater i tych bohaterów mamy na pewno wielu. Badania w Instytucie Pamięci Narodowej, w archiwach tego instytutu pozwolą wyciągnąć kolejne postacie. I tu jest na przykład apel do takich regionalistów, pasjonatów historii, nie tylko do historyków IPN-u, którzy mają bardzo dużo pracy, ale taki regionalista z danego obszaru może naprawdę znaleźć swoich tutaj żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli jeszcze długo po zakończeniu II wojny światowej o niepodległość państwa polskiego.